Cześć, witam serdecznie i kilka słów o wojnie klanów na PS4 w WoCie. Każdy chciał wojnę klanów, ja również, ale jak to powiedzieć, nie o taką wojnę klanów walczyliśmy. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to wymysł Wargamingu, jest to wymysł ruskich graczy, gdzie Wargaming zapożyczył sobie ten pomysł, aby stworzyć War of Clans, i oczywiście zapożyczył to, jak i zrobił to bardzo nieudolnie. Dlaczego? Wspominałem wiele razy, że takie rzeczy jak wojny klanów czy twierdze powinny być zaimplementowane w grze. Zaimplementowane w grze chodzi o to, że wybierając sobie z zakładek na początku, czy to historie wojenne, czy to pokój treningowy, lub też gra wieloosobowa, powinniśmy mieć zakładkę wojny klanów. No niestety tak się nie stało i chyba długo się to nie stanie, albo w ogóle się to nie stanie. A wojna klanów to tak naprawdę nie jest wojna klanów, tylko jest to niejako turniej. Turniej, tylko mapa jest takim smaczkiem, dodatkiem, żeby, wiecie, żeby przyćmić tutaj niezadowolenie graczy. Ale o co mi dokładnie chodzi? Po pierwsze, pula nagród to jest milion, ale co oznaczają ta cyrylica? Taktyczne poziomy, znaczy się, są dni, gdzie taktycznie i bitewnie rozgrywamy. Co to jest? To jest na angielskiej stronie. Ja nie znam ruskiego, nie wiem. Dziewiąta. Ale to? Dwudziesta. Ale MCK? Nie mam pojęcia. To jest raz. Pierwsza rzecz, nieudolna. Druga rzecz, nieogłoszone w ogóle to było wcześniej, tylko na praktycznie ostatnią chwilę, tydzień przed, gdzie ja osobiście nie grałem w WoTa, dlatego że nie było dla mnie sensu robienia pojazdów, bo tych pojazdów oprócz randoma nie wykorzystam nigdzie. I teraz tak, te godziny. UTC plus 3, z tego co zauważyłem, i tam jest nawet time zone jakiś, pokazuje mi 2 godziny do przodu, czyli jak u nas jest w tej chwili 11, to jest to o 13 na tej zasadzie, chyba że to będzie o 9, a u nas będzie 7, bo ktoś też napisał w komentarzu, że to odwrotnie działa, czyli co, o 7 rano będzie trzeba wstawać, żeby, nie wiem, coś robić, czy to jest od 9 do 20, nie mam zielonego pojęcia. I dlaczego mówię, że jest to turniej? 19 klanów będą walczyły w kampanii, czyli tak naprawdę zgłosi się 200 klanów, powiedzmy, będą rozgrywane bitwy i tak dalej, znaczniki i pierdółki przesuwane na mapie, a tak naprawdę to jest niejako turniej. Nie ma takiej swobody, jak jest to na PC-cie, że, czy było, że wrzucamy sobie na jakąś prowincję żetony. Jest atak, jest obrona i to cały czas można robić. I my nie odpadamy. Albo się nam uda tą prowincję zdobyć i jeden dzień tam utrzymamy ją i dostaniemy za ten jeden dzień to złoto. Tutaj po prostu będą klany, na to wygląda, wykluczane, a i zostanie 19 tych głównych klanów. Czyli tak naprawdę to nie jest mapa żadna globalna, tylko to jest niejako turniej. Rzecz następna. Gdzie to było? Pierdołą totalną jest to, że po bitwie musimy korzystać z Discorda i wrzucać screeny z wynikiem na Discorda. No ludzie, no naprawdę, taka firma olbrzymia, tyle zarabiająca jak Wargaming, nie potrafi zaimplementować czegoś do gry, tylko chodzić po Discordach, nie ma żadnego systemu, który to odczytuje, który to nadzoruje. Na PC-cie się da, tutaj się nie da. Kolejna rzecz to bitwy rozgrywane znowu w pokojach treningowych. No poważnie.
Że to woła o pomstę do nieba. Do nieba. Jakie to jest Clan Wars? Sorry. Ja się napaliłem pierwsze, co zobaczyłem. Mówię, o, to tego wczoraj grałem, nie? Mówię, na szybko może jakiś czołg zrobiłem bez konta premium. Ale jak zacząłem to czytać, jakieś pierdoły, jakieś pokoje treningowe, że muszą być dwóch dowódców na Discord, gdzieś to było, zaraz zobaczymy. O Jezu, jaka to jest żenuła, jak to jest słabe. Wiem, że ktoś mi powie, ale pijanych, no chciałeś, a narzekasz. No to już nie chodzi o narzekanie, bo bardzo dobrze, że coś takiego zrobi. Ale nie w tej formie, nie w tej formie jakiegoś turnieju, tylko normalne i nie jakieś chodzenie po pokojach treningowych i zmuszanie kogoś, żeby ktoś wchodził na Discorda. No, sorry, no nie mam peceta i co, z telefonu będę korzystał, jak mam wysłać screen? No chyba, że się da zrobić zdjęcie z monitora i wysłać, no ale to jest. A i mamy na to 5 minut po bitwie, nie? Także no, dla mnie to jest totalna padaka. Gdzie to było? Coś takiego. In case attack rate. Zaraz training room. No zaraz, gdzieś to było takiego, że coś musi być na Discord. Tu commanders notified Discord, coś takiego. Czyli wydaje mi się, że muszą być na Discordzie dowódcy. Battle for Capital, Regulation Chases, Technical Issue. No nie mogę teraz tego znaleźć, ale mniejsza o to. Pomysł fajny, ale wykonanie jest bardzo słabe. No niestety. Niestety, ale jeśli nie będzie to zaimplementowane w grze i będą to takie chocki, klocki, wchodzenie, rejestracje klanów, kombinacje, no to dzięki bardzo, ale no, ja odpadam z takimi zabawami. Także, no mówię, dla mnie jest to pomysł dobry, ale wykonanie jest tragiczne. Naprawdę. Kombinacji jest za dużo to wszystko będzie czasu zajmowało i nie w formie turnieju, że w kampanii zostaną tam 19 drużyn i one będą rywalizować. No sorry, ale to nie są Clan Wars. Niestety. To by było na tyle. Dzięki bardzo. Na razie.